Hello! Jesteśmy na żywo. Tak. Możemy zacząć po polsku. Zaczynamy, Babel. Damy jeszcze chwilę. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłam dobrze. Dzisiaj nie mamy Omara, bo internet mu odmówił, ale okej, dobra. Już mamy pierwszego widza. Ale po to jest tak, jak pisałem wcześniej, dzisiaj my przejmujemy Stamperię. Więc... Tak. Lady Vagabond team rządzi! Yeah. Okay, guys, so today again, we don't have Omar, and I know that it looks like I definitely just did something horrible to him and I hold him hostage. It's not true. He just had the internet issues. And today we have Babel, so it will be Polish and English. We will try to do our best back and forward. Lady Vagabond team rules. Yeah. Dobra, więc jaki mamy na dzisiaj koncept? Bo moim zdaniem koncept jest najfajniejszy. Dzisiaj słuchajcie, robimy rzeczy na spółkę. Dokładnie. Dzielimy się tym, co mamy. Tak, i znamy się już trochę, kilka lat bym powiedziała. I często robimy tak, że kupujemy rzeczy na spółkę albo wysyłamy sobie produkty, które lubimy, na testowanie. Więc ja dzisiaj tylko złapię sobie, tutaj miałam z boku. Ups. Ja wysłałam Dawidowi połówki papieru. Więc ja mam połówki, Dawid ma drugie pół. Tak, ja już szukam połóweczek moich też. O, żeby nie było. Ja też mam połóweczki. I to jest. Tej nie zamierzam dzisiaj używać. Spodobała ale mi się. Ona jest fajna z drugiej strony. Tak wiem, ale mi się spodobała ta pani z tej strony i zamierzam coś z nią zrobić na Blade Runie w przyszłości, więc wiem, że ta strona też jest fajna. Tak, i ja na początku chciałam powiedzieć, że jeżeli Babel wam się spodoba i jeżeli chcecie zobaczyć więcej Stamperii po polsku, to dajcie nam znać na priv i zrobimy coś zupełnie po polsku, bez przeskakiwania, bo zdajemy sobie sprawę, że fajnie jest czasem właśnie taką 100% polską inicjatywę zrobić. A oboje chyba lubimy Stamperię i na pewno definitywnie tak. Lubimy Lady Vagabond. Jak widać. Ja się dzisiaj grzecznie przygotowałem. Ja nie mam takiego profesjonalnego outfitu, ale postaram się to nadrobić. Okay, guys. So, today our topic is sharing is caring. That's the best way that I could put it in English. I sent to David a half of the papers, because we both have a lot of Lady V, but the new release came out and I was able to put my hands on it. David wasn't, and we often share stuff. So it's very much in the theme, and that's the thing that we do. So I will run Lady V adverts and we will face you our desks, to the camera, and we will start a short live. Okay, wait, where is the brand? Oh my gosh, and I will change the cover because it zmieniamy, was... Zmieniamy zaraz ustawienie kamery i zaczynamy. Dobra, no to jedziemy.
Okej, okay, dobra. To już nas widać i mamy dobrą nakładkę. Spojrzę na komentarze. Mamy sporo polskich widzów. Witamy serdecznie Ineskę, witamy Beatę i Joannę. Strasznie nam miło, że nas oglądacie. We have ton of still international viewers. So hello, I see somebody hello, from everyone. Russia. So I can do здравствуйте and not much more. okay. Witamy. I ja już mam zaczęte. Dawid rzucił opcję, że robimy tagi. Więc ja swojego wycięłam ze zwykłej tekstury. Tutaj widzicie, że miałam obrysowane długopisem. I ponieważ pasta, którą wybrałam, musi trochę wyschnąć, więc z jednej połówki papieru, nie wiem, co to było, ponieważ obcięłam sobie pasek. A wiecie, bez omara to muszę tutaj nawigować i czatem, i produktem, więc produkty po prostu będą zalinkowane, jak opublikujemy pracę. Ja wycięłam tutaj taga i nałożyłam, słuchajcie, przezroczystego kraka. Tutaj możecie sobie zobaczyć produkt. I pierwszy raz nałożyłam bez zabezpieczania papieru i patrzcie, jaki fajny efekt. Krak spękał mi cały nadruk na papierze, aż do białej powierzchni. Strasznie mi się to podoba. Strasznie fajnie. To jak popękana porcelana, wiesz? Z takim wzorem. Rewelacyjnie. Rewelacyjnie wygląda i jak dodamy postarzenia, to w ogóle będzie mega. I moim planem jest zrobić taga z pędzelkiem. Więc będę tutaj działać z tym. A jaki jest twój plan na dzisiaj? Widzę, że też masz już taga, którego tak, zabezpieczasz. Pokryłem go najpierw białym gesso, żeby był troszkę bardziej jasnym kolorze, żeby było widać papier ryżowy, który chcę nakleić. Mam takie pozostałości z innych projektów. Oczywiście nie lubię wyrzucać, więc zacznę od naklejenia. To jest akurat Lady Vagabond. To jest widok na Londyn. Tak, to jest widok na Londyn i chcę zrobić takie troszkę kolażowe tło z papierem ryżowym i tymi papierami, które od ciebie dostałem i zrobić takie troszkę mediowe tło na tagu, a potem na tym stworzyć kompozycję taką warstwową z tych fajnych, małych elementów, które były do wycinania, bo oczywiście ja już wczoraj sobie je wyciąłem. A, bo słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Ja kupiłam też bloczek. Kolekcja się nazywa chyba Atelier. Tak. I ja zostawiłam sobie 4 papiery, które bardzo mi się podobały, natomiast reszta to były ewidentnie elementy do precyzyjnego wycinania. I ja strasznie tego nie lubię, więc wysłałam je do Dawida. A ja bardzo lubię. Jest to fajna rzecz do zajęcia się przy oglądaniu czegokolwiek w telewizji. I to w ogóle jest fajna sprawa, że wiecie, mamy podobny smak, jeżeli chodzi o wybór przydasi kolekcji, ale lubimy zupełnie inne aspekty tych produktów, co oznacza, że możemy się tutaj dzielić nimi absolutnie bezproblemowo. I czasem jest fajnie, kiedy macie jakiś przyjaciół czy znajomych, czasem jest tak, że szczerze mówiąc nie zawsze cała kolekcja do nas przemawia, zawsze można ją kupić na spółkę i po prostu się podzielić. I to zawsze jest fajne, bo nic się nie marnuje. Tak. Ze strony finansowej też można to fajnie wtedy ugryźć i ewidentnie jest to fajne rozwiązanie. Ja sobie pomaluję mojego pędzla stamperiową farbą akrylową Allegro. On jest niezabezpieczony niczym, teoretycznie, bo ja go używałam przez długi czas, więc na pewno jest zabezpieczony ze względu na to, że był używany. Okay, let's make a quick run in English. So
our project, David picked the theme that is making a tag, and we are focusing on mixed media. I will bring mine to camera again so you can see a super cool effect. I used a mixed media crackle transparent paste without any primer because I didn't thought about priming it, to be fair, and it cracked amazingly. It cracked all the pattern on my paper, so it looks like porcelain. It's so super cool. It cracked all the print all the way through. I didn't have any tag handy, so I just cut it from a chipboard, and I was showing that up close that you can even see some markings from where I put the pen outline, because I just drew the tag on the chipboard, and I cut it out to match the length of my brush. Okay. I'm looking quickly on the comments. So I didn't prime my brush. I just painted straight with Allegro white paint, but that brush was used and abused, so it's primed from being used and abused. Okay, the brush can go on the side, and I will show you my texture. Wait, let's make myself a full screen for 1 second. Okay, so look how cool it looks. And here we have just the base. It just cracked all the way through. And the base is just regular chipboard with some pen marking. And I really like this part where the edge picked up. And I think that it will be cool vintage project. Okay, I will make David full screen so he can talk you through his project. Okay. Ja przykleiłem na początek papier ryżowy. Oczywiście zawsze pokrywam wszystko dodatkową warstwą kleju, w tym przypadku Mix Media Glue. Polubiłem go na tyle, że zobaczcie, ile go zostało. Na szczęście mam już drugi słoiczek, więc zapasy są. No i przyklejam teraz na tym elementy, które wyciąłem. Nie przykładałem się bardzo mocno, ponieważ będę dokładał jeszcze farby i różne media na to, więc nie będzie widać, że są może nierówne. Co mi się podoba, to, że jak mamy paski z nazwami, tak jak na przykład od tego papieru, który wyciąłem, to z drugiej strony są fajne wzory, które też można wykorzystać, wcale nie trzeba tego wyrzucać. Okay. And you forgot about English. Yeah. Yes. I started with the rice paper and I used the leftovers from the another product. I used the Lady V collection rice paper, and I want to add a little bit piece of paper from the Atelier collection on that. And I make something like collage. I glue it with the mixed media glue. It's almost empty because I love it so much. And I don't cut it too perfect because I won't add on the tag the media, then it will be a little bit hide the edges. And what I like, it's the stripe with the name when with the nice pattern on the second side, and you can use it too. You don't need to put to the trash this paper because you can add on your project. And it's looking nice too. Of course, we're saving each single bit. Oh, and we have Bella backstage. She will help us with comments. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, so I wouldn't be myself if I would not grab something from Lady Vagabond. I have this transparent element that is a flying house of Lady V, and it have those amazing wings that fits with the sizing to my brush perfectly, but they will be, you know, very transparent, and I'm afraid that they will be not visible when I will use them on my project. So with the same white Allegro paint that I have left over from painting my brush, I will paint it on the other side white.
As the project will be not treated very roughly today, so I don't have to prime it, and it will just make them stand out a little bit more. You could use alcohol inks, they would give you a beautiful effect, but I'm not an alcohol girl, not alcohol ink girl, sorry, I have to precise that. I don't know why. They are just too unpredictable for me. Oh. So, yeah. So I would go with the acrylics, and that will work really nice on the back of the transparency as well. And I will have a nice white wings, and I can still go with the alcohol ink on top. Więc ja bym chciała, żeby mój pędzelek miał skrzydła. Więc łapałam sobie, tutaj mam przezroczysty element, to są drukowane folie i to jest nowy produkt w Stamperii, jest dostępny od momentu, kiedy właśnie seria Vagabond wyszła. Są to bardzo fajne elementy, dostajecie całą torbę różnych fajności i o ile ten efekt transparentny jest super, to ja dzisiaj go nie potrzebuję. Ja po prostu chcę mieć fajne skrzydła, więc podmalowałam je farbą Allegro z tyłu i teraz sobie je dotnę. Znaczy dotnę sobie ten dół statku, tą całą część zostawię, bo wiecie, nic nie marnujemy, więc to jeszcze może się kiedyś przydać. Natomiast tutaj... O, będzie wyglądało świetnie. No właśnie tak sobie pomyślałam, że będzie ekstra. No. I że to mi fajnie tutaj właśnie przypasuje. Właśnie Agnieszka wspomina, że wczoraj ci fajnie poszło z tuszami i tu się zgodzę. Wyszło ci całkiem fajnie na apteczkach. Więc nie ma się co poddawać. Tak, wczoraj mi poszło całkiem fajnie, aczkolwiek wiecie, tusze alkoholowe są bardzo nieprzewidywalne. I czasami naprawdę ciężko jest mi wymyśleć, co wyobrazić sobie, jak to wyjdzie. Ja lubię mieć kontrolę nad projektem, więc no dzisiaj nie będziemy tuszować, natomiast użyjemy sobie kolejnej rzeczy i tutaj to jest jeden z moich ulubionych produktów i wysłałam Dawidowi, wiecie, od... Wyciągnęłam połowę słoika i przełożyłam mu i wysłałam w takim pojemniczku z etykietką, bo to jest rewelacyjna sprawa. To jest pasta, która jest jak pianka marshmallow. Można ją suszyć na grzewnicą, jest bardzo lekka, bardzo szybko wysycha i daje przepiękny efekt, więc jest idealna do użycia na przykład właśnie na live'ie, ponieważ można uzyskać fajny efekt bardzo szybko, podsuszyć na grzewnicą i nigdy mnie nie zawiodła, zawsze daje ładny rezultat. I wczoraj mi przyszła paczka ze Stamperii i w środku był taki szablon, jest przepiękny. Tak, śliczny jest. Jest przepiękny i słuchajcie, na wierzchu tego kraka, który już tutaj mam zrobiony, po prostu przemaskuję sobie wszystko właśnie tą cream paste. Okay, so now in English. on the top of my cracked surface, I will go with my brand new Stamperia stencil. I love that damask pattern, and with one of my favorite products, it's cream paste. I also sent some to David because it's just beautiful, beautiful paste. You can dry it with the heat gun. It never stirred me wrong, and it's just one of my favorites pastes ever. Not only from Stamperia. Just ever. It's like wiped marshmallow cream. Beautiful, beautiful product. Okay. Widziałem, że Agnieszka pisała coś, że
kogoś o coś można we wtorek zapytać. Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz, ten komentarz jeszcze raz. Agnieszka, przerzutka. Mhm. Czekać na dokuczanie. Aga chce komuś dokuczać. Aga, możesz dokuczać już dzisiaj. Jeżeli nam, to już dzisiaj. Tak, powoli. Nie trzeba czekać. Nie trzeba czekać, można już dziś. Ja zdecydowałem się dodać trochę złotych plam i użyję do tego próbki tego, co dostałem od ciebie, czyli cream paste'a w kolorze złotym. I to jest jakaś magia, słuchajcie, bo to jest taka sama pasta, jak ta, której ja używam, tylko właśnie w złotym kolorze. Ja sobie tą pastę też tutaj, patrzcie, resztkę nałożyłam na pędzel i też wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać, tylko bym sobie zdrapała trochę, żeby nie było tak mega idealnie, więc tutaj sobie wygładzę po prostu nożykiem. Okej. Okay. Bardzo ładnie. Pani jest bardzo zadowolona i pani sobie to tutaj umieści. Okej. Okay. I moje skrzydła już oczywiście je upaprałam z wierzchu, więc wytrzemy sobie szmatką. Okej. Okay. Okay, so I already made a huge mess with my wings because I touched them with the stencil, but they are plastic, so I can just wipe off all the mess. I really like my texture in the background. I added a little bit into on my brush. And the Atelier collection is so, so, so beautiful, so artsy. Yeah. And I think it will go really well with the theme that is, you know, like brush. So brush and artsy palette will look cool. And I also like the stripes that David talked about. So I will just make a quick composition with those elements under my brush. Ja na razie nakładam troszkę jeszcze kolorów, więc wybrałem Allegro, farbę Allegro, Bianco i Matone. David, there is a question. Yes. With what collection are you working right now? I started with the rice paper from Lady Vagabond collection, and I add the piece of the elements from the Atelier collection. It's with the samples of the paints and this second half of yours. So yes. It's Atelier and it's that paper, and together. Oh, you have this amazing green dots on your paper. Okay, so the whole paper look like that. Yeah. But this side has much more green, so I just sent a green side to David and I kept the pink side. Ale już wiemy. Dobra, to Ineska mówi, że to chodziło o nie drażnienie nas, tylko o Marę. Bo teraz jest teoria, że bał się sprawdzianu z polskiego, więc uciekł. No naszykowaliśmy mu dyktando, no ale co zrobić? Nie, Omar nie stchórzył, tylko słuchajcie, ma naprawdę duży problem z internetem. Mogliście to zobaczyć wczoraj, bo po prostu tak. przycinało mu obraz i coś jest po prostu nie tak, ale spokojnie. Tutaj Belinda wkroczyła w rolę Omara. Więc w tym tygodniu Lady Vagabond po prostu przejęła Stamperię. Nie wiem, co powiedzieć. Nie uważam, żeby to była zła rzecz. Okay, we had the convo in Polish that probably because today Omar. Omar's supposed to speak Polish with us, and girls are laughing that he chickened, and you know, he backed off, but he didn't. He was prepared to go full on Polish with us, but unfortunately he has some internet issues, so
Lady B is taking over, and you know, I don't think it's a bad thing. You know, I might be biased, but I doubt it. okay. I don't know if I said it in English. Basically, I'm just doing a little combo with bits and pieces, you know, the things that will go under my brush and will look really artsy. And I'm using my very, very favorite glue that it's called Extra Forte. And it was recommended to me by Nineka from the Vagabond team. Okay. Teraz ja popracuję z maską, używając cream paste'a, tego, o którym mówiłaś, więc zobaczę jak... Ale masz ładną tą maskę. Tak, ostatnio upolowałem na którychś zakupach, po prostu wpadło mi w oko i tak stwierdziłem, że do tła będzie świetna. Okej. A właśnie, bo powiedziałam po angielsku, nie powiedziałam po polsku, zła Olga. Do przyklejania tych elementów, słuchajcie, można użyć sobie żel medium, ale ja wolę klej, ten, który wam pokazałam, nazywa się Kela Cola Extra Forte. To jest bardzo mocny klej, który dużo szybciej schnie niż inne kleje. Można go porównać do polskiego Magika, z tym, że Magik mi często faluje, ponieważ ja mam dość obficie używam produktów, więc wiecie, świeży Magik potrafi nam spalować papier, jest właśnie świetnym klejem, ale właśnie na przykład przy podgrzaniu też lubi sobie to odchodzić w niektórych miejscach, więc serdecznie wam polecam tenże klej. Nie jest wcale dużo droższy od Magika, a dużo fajniej się sprawdza przy takich mixmediowych eksperymentach. Tak, ja swój też upolowałem po miesiącu, ale mam. No ja upolowałam sobie i zrobiłam zapas, więc na jakiś czas mi wystarczy. I słuchajcie, ten klej jeszcze w dodatku ma fajną sprawę, bo jeżeli chcecie sobie tylko stestować, to można go też kupić w takiej małej tubeczce. I to jest dokładnie ten sam produkt, tylko właśnie z takiej małej, podróżnej, bym powiedziała, wersji. Oj, dokładnie, że tak, mam aż trzy. Na podróże małe i duże. Jak ktoś lubi tworzyć w czasie urlopu, czemu nie? Nie jest wielkie. Nie jest to tubka, która może być zgnieciona gdzieś w bagażu. No i wydaje mi się, że pojemnościowo to nawet możesz podręcznym do samolotu wrzucić, nie? Tak, skoro... U mnie takie troszkę malarskie tło, ponakładałem troszkę kolorów ze złotem, dodałem troszkę wzoru z maski, chciałem, żeby to właśnie wyglądało jak takie upaćkane gdzieś w pracowni. Na to będę chciał zrobić kompozycję z tych wszystkich fajnych elementów, które były do wycięcia. I co jest fajne, wczoraj miałem niezły ubaw, ponieważ zastanawiałem się, kto był u mnie w pokoju obejrzeć mój zapas. Dlaczego? Zobaczcie to. A to taki mój. O kurde! Jest idealnie tak sam. Ale czad. Kurczę, wiesz co, chyba masz na stałe włączoną kamerę i ktoś się zainspirował. Tak. Ja tutaj mam całą teorię spiskową. Tak, ktoś zagląda, ktoś podgląda. Ale nie strasz, że. Mam jeszcze coś takiego. Zrobiłem sobie wzór z tej formy z teksturą. To są płytki teksturowe, takie małe moldy. Już wam pokazuję, jest to ta cieńsza płytka. Mm-hmm. Nałożyłem do niej heavy body paste, glossy gel, na tak, całą noc. To jest po prostu bardzo, bardzo gęste gel medium. Tak. Przez noc wyschło, zrobiło się przezroczyste i tak jak widać
Mam cały arkusz gazety, który mogę wyciąć, poprzyklejać w różnych miejscach i nie, co najlepsze, nie zasłoni mi wzoru. Więc jeśli dodam później troszeczkę złotego czy jakiegoś dodatkowego koloru na wierzchu, to będzie fajnie wyglądało, tak myślę. Po angielsku. I won't use this part. It's the thing, it's the, I don't know, embellishment, homemade embellishment, making in the texture pad, this mold, this small, and I used the glossy gel heavy body paste. I put it on the all night, and next day I have something like that. It's a very nice effect because it's transparent and you can put on your project and don't hide everything. When you add a little bit, for example, patina, you have only this letters and this shape on your project, not all background. It isn't hide your background. Okay. And the texture plate is vagabond newspaper print. Yeah. And now I'm super extremely jealous because I never thought about using the texture plate with the gloss gel, and it looks like. At the beginning, I thought that he did it with the clear resin because that's how it looks. It's fabulous, fabulous effect. And it will, yeah. Go on. And you can mix it with the pigment and have the color thing. It's not only clear. And it's elastic. Yeah, because if you will mix in some translucent-ish paint, then you can have transparent and colorful. Yeah. Is it flexible? Yeah, totally. So many possibilities. Yeah. Okay. Jest oczywiście giętkie, więc można używać na okrągłych projektach i w różnej formie, więc w zależności jak sobie chcecie użyć. Okay, so I build in my background, and on the back, I'm using leftovers. Those are it's just white chipboard that you can that I used as base, and now I will use it for the dimension under my my brush. I think that the whole thing will just look awesome. I słuchajcie, tutaj. Pod moim pędzlem chciałabym mieć ten element, który bardzo pracowicie sobie wycięłam właśnie z papieru. W tej chwili moje tło wygląda w ten sposób. Tak, wiem, zasłoniłam sobie wszystko, co zrobiłam tą maską, ale mi to absolutnie w żaden sposób na nic nie rzutuje, bo to jest tylko tło, więc sobie tutaj właśnie może nie tak na samym, ale nie, w tą stronę pojedziemy, żeby tego ludka było widać. Okej. Okay. I sklejam sobie moją kompozycję. Pędzel musi mieć skrzydełka i skrzydełka sobie przykleję bezpośrednio do pędzla i też użyję tego kleju, bo ponieważ nie jest to super ciężki element, więc spokojnie utrzyma i będzie całkiem spoko. Dobra. Okay, so for my elements, I will also use collagel to assemble them together. They are not heavy elements, so it will work beautifully. And I need another strip of that chipboard okay, here it is. No, it's not my chipboard. Where is the left rest of my leftovers? Oh my god, panic mode! Okay, I have it. Zgubiłaś coś. Jak zawsze. Okay. I did find my chipboard, so I will just take one stripe that I will put underneath my brush to have, you know, more dimension. Okay, come on, come on. Come on, come on. Okay. Duży na razie odstawię, bo gdzieś mi troszkę przyschło na końcówce, że tak to ładnie powiem. Nie chcę lecieć jak trzeba.
Czy klej nadaje się do klejenia albumów tak jak klej introligatorski? Tak, Justyna, spokojnie da radę. To jest on nie mnie papieru. To nie jest taki klej właśnie jak na przykład klej PVA, ten taki silikonowy, któremu się zdarza, że coś dziwnie mu się zrobi. Nie zdarzyło mi się, żeby cokolwiek mi pomiął. Ja na niego nawet podklejałam sobie papiery ryżowe i też bardzo ładnie trzymał. Więc nadaje się do wszelkiego rodzaju prac, wysycha naprawdę bardzo szybko, przeźroczysto, lekko błyszcząco i jeżeli powierzchnia nie jest, no z papieru już nie zejdzie, jak wyschnie, tak w 100% ładnie. Ale jeżeli masz powierzchnię, która jest czymś zabezpieczona, czyli maźnięta albo gesem, albo jakimś żelem pod spodem, to bez problemu można ładnie nożykiem taki nadmiar tego właśnie glutka, który gdzieś tam się wyciśnie, można sobie bez problemu usunąć. Ja was jeszcze trochę zbliżę tutaj. Okay. W skrzydłach odbija się cały czas moja lampa, więc przepraszam was za gler, ale jak wyłączę lampę, to nie będziecie nic widzieli. Ja Okay. dodaję patinę anticante oro, anticanto oro. Czyli to, co. Próbka od ciebie, tak? Tak, to jest rewelacyjny produkt, ponieważ jest to wosk, który nie jest tak do końca w 100% połyskujący. On jest błyszczący, ale to nie jest takie złote, wow, to dopiero się świeci. To jest taki bardzo delikatny, właśnie już postarzone złoto. Okay, więc tak, moje skrzydła chcę, żeby patrzyły w górę, więc je zginam. Można je zgiąć nagrzewnicą, ale wolałabym nie grzać ich nagrzewnicą, bo jest to plastik. I wiecie, plastik może różnie zareagować. Czasami ładnie mi się wygnie, a czasami po prostu się zroluje, więc unikam nagrzewnicy i wyginam sobie tutaj na siłę palcami. Szukam, gdzie mam szczyptę. Okej, widzę. Okay, so guys, I want my wings to look up. You can use heat gun gently on them and bend and adjust them, but I'm afraid that with my heavy-handed approach, I would just roll them because they are plastic still, so you have to be quite careful, and I'm not the person who would be careful. Sorry, I can't. I can't manage with careful. I can't manage with gentle. I'm heavy-handed and I just hammer stuff on. I really like the way that my thing is going. I I don't try want to overcomplicate that because usually to with show live my streams, oh, it looks so beautiful. Wait, I will put you on the full screen so you can show your work. It's not totally visible because I don't want to make it very visible the letters, but it's on the background and I think it's looks nice. I leave it the not glue it this edges because it's very thin and looking like the something I don't know it's Teared, yeah damaged, from the paper yeah. yeah when you're doing this and you have we have this edges and here I leave it this too. Ja dodałem troszkę tej naszej patyny na to. Nie jest to mocno widoczne, jest to delikatne pismo. Bardzo mi się to podoba, nie chciałem tego robić bardzo wyraźnego. Natomiast zostawiłem brzegi, które były na tym, na tej formie, bo wyglądają troszkę jak taki podarty papier, więc też fajnie to wygląda. Więc nie doklejałem ich zupełnie na płasko. And we didn't say that in English to add this gold effect. Dawid used patina anticante. I have a full jar. I deported it for Dawid. He used this one. Yeah. It's a gold wax, but it's not
gold in your face. It's a subtle vintage gold. It's already distressed, so like half work is basically done for you. And like I said, yesterday I discovered during a live stream that on the live stream I shouldn't overdo the project. So today I'm trying to go a little bit simple, because that will be I think that will be the way to go, and maybe I would be even almost, I will be able to even almost finish my artwork during the live stream. So, that's serious stuff. Wszyscy w domu podekscytowani zakończeniem projektu. To się nie zdarza często, więc... Więc tak, generalnie tak. Okej, dobra. I przestaję się bawić z elementami, przestaję się nad tym jakoś super skupiać, bo generalnie cały mój pomysł na pracę, słuchajcie, to jest, żeby właśnie przygotować taki artystyczny, latający pędzel i troszeczkę postarzyć moje tło, żeby ten projekt był tak troszeczkę na bardziej, troszeczkę prostszy. Ja zawsze sobie postawię taki cel, że będę siedzieć i tworzyć dzieło, i to dodaje trochę presji, zwłaszcza w przypadku live'a, zwłaszcza takiego jak dziś, kiedy właśnie tutaj i technicznie mamy delikatne trudności i wiecie, chcemy wam pokazać jakieś fajne produkty, fajne techniki i nie zawsze musimy tworzyć dzieło. Czasami jest okej zrobić po prostu fajną pracę. Dokładnie. Nie zawsze to musi być arcydzieło, chociaż wiadomo, że każdy z nas się stara mieć jak najlepszy efekt, choć czasami te efekty na szybko też zaskakują. Czasem się nie spodziewamy, że w pośpiechu stworzymy coś fajnego. No właśnie, tutaj sobie podpieram pędzla. Thank you for the comment that it looks good, because I also think, sorry. I also think that it looks good, though it's definitely for me on the simpler side, but I definitely like the way that it's going. And I really, really love the idea of combining those elements from my very favorite collection, that will be Lady V, with those artsy-fartsy elements. So we will add some boots. First of all, books are always the good way to go. Second of all, they really nicely fit in our live stream, because Dawid is a complete bookworm. Yeah, I love the books. Dobra. Dokładam sobie, słuchajcie, elementy z... To akurat książki są wycięte z okładki małego pada Lady Vagabond, czyli 20x20. I strasznie fajnie mi tutaj, po pierwsze, pasują mi kompozycyjnie, bo są takim podłużnym elementem, który mi tutaj minimalnie przedłuży kompozycję, i pasują nam tematycznie, bo jeżeli nie wiecie, to Dawid jest molem książkowym, po prostu pożera książki, uwielbia książki. Po prostu. Pamiętam na jednym z pierwszych moich live'ów, jak wycinałam książkę, to mało na zawał nie zszedłeś. Jak to można? Jak można, właśnie, jak można zniszczyć książkę? Ja żeby, oczywiście nie jestem bez winy, bo zdarza mi się, ale w tym celu zakupuję książki za 5 zł z uszkodzonymi, niekompletne, z uszkodzonymi okładkami, no bo jak można zniszczyć książkę? Na swoje usprawiedliwienie powiem, że to nie było tak, że ja pocięłam białego kruka. To była jakaś przypadkowa książka. To akurat mało istotne, czy ona jest biały kruk, czy nie jest. Jest dobra do czytania i koniec. No.
ale nadal ją można było czytać na tej pracy. Okej. Dobra, wydaje mi się, że pani jest zadowolona. Pewnie chciałaby dodać jeszcze elementów, ale no kurde, wtedy będziecie siedzieć tutaj 3 godziny i patrzeć, jak ja po prostu się właśnie miotam z prawej do lewej, bo jak widzicie, tutaj sobie cały czas coś dokładam i cały czas sobie coś dobudowuję. Tak, ja zaczynam też z kompozycją. Dobra, do góry. Zostawiam. Boję, że piwamitkę zaraz stworzę. Okej. Okay. I will let it go. I mean, I would still add elements, but I said it in Polish. I often trap myself in the idea I will now set and create the masterpiece. And that mind setup often gets me just stuck on the project. I don't want to be stuck. I want to, you know, share the love using the products. I want to show you some cool papers and a couple of cool techniques, and I can work on my masterpiece on the spare time, maybe not necessarily during the live stream. Okay, so I will step away from the embellishments. Czyżbyś już skończyła? Nie, jeszcze będziemy mediować przecież. Okej, okay, już się wystraszyłem, że mam takie tyły. Nie masz tyłów, Ja jeszcze mam tutaj napisy do dodania na sam koniec, ale chciałabym sobie właśnie postarzyć tło i w tym celu muszę sobie czymś zabezpieczyć papierę i wydaje mi się, że zrobię to glossy gelem. Teoretycznie powinnam wybrać inny produkt, bo to jest po prostu bardzo gęste żel medium, ale zobaczcie, mi się już kończy i ono mi zaschnie, go nie wykorzystam, więc wolę je wykorzystać po prostu tylko i wyłącznie do zabezpieczenia powierzchni, niż pozwolić produktowi się zmarnować, bo to by nie było cool ani na fali. Okay, so I will step away from adding elements to my composition and I will paint over all my paper naked elements with the glossy gel. I should pick another product, but I almost used up my glossy gel and it will dry if I will not use it. So I prefer to use it just as the sealer than to let it just dry down. So yeah. But I would recommend using a clear primer or maybe mixed media glue that David was talking about at the beginning. Then this heavy body gel. Nie. Ja myślę, że też już przejdę do napisów. Okej. Okay. Na koniec jeszcze tylko troszkę patyny, ale to już na sam koniec. No właśnie, ja mam różne opcje patyny i nie wiem, na którą się zdecyduję, ale wydaje mi się, że pójdę z moją ulubioną patyną, czyli patina ombre. Mam też taką wodną patynkę, nowy produkt, z którym się jeszcze nie bawiłam. On się nazywa Patina Gel i jest water-based, czyli produkt, który mogę rozcieńczać wodą i korci mnie, żeby go stestować, ale to będzie pierwszy raz, jak go użyję i boję się, że to będzie jedna wielka tragedia, ale jeżeli na przykład chcielibyście zobaczyć jedną wielką tragedię, dajcie znać, bo w sumie to mogę stestować. W sumie mogłam stestować. Okay, so I just said that I want to use something to add the vintage touch to my project. I love the distressed and brownish effect on my artworks, and I have two products. This one I never used it. So if you will tell me to use this one, I might set up myself for a failure, because that will be the first time ever that I use it. And this is my very favorite to-go product. So, I don't know. I'm torn, guys. I will look at the comments.
Jeżeli macie jakiś komentarz albo pytanie po polsku, to teraz jest spoko moment, bo ja właśnie patrzę sobie tutaj na czat. Lubimy tragedię. Wiedziałam, wiedziałam. Wszyscy chcą teraz zobaczyć tragedię. Ja tylko dorzucę, ja wziąłem vintage paste. Tak, a rozcieńczasz ją, bo wiesz, Tak, że. No, no. używam terpentyny, ponieważ ja nie chcę mieć dość mocnego koloru, chcę ją nałożyć pędzelkiem, zrobić takie jakby cieniowanie tylko, więc robię ją bardzo mocno wodnistą. Chcę zrobić taki efekt wycieniowania, nie wiem czy będzie widać, jak na tym moim projekcie, który robiłem dla Lady Okay. V. Ciapniemy cię na cały ten. Nie wiem, czy zauważycie, wewnątrz brzegi są lekko wycieniowane patyną pędzelkiem i dookoła właśnie wzdłuż krawędzi zrobiłem cieniowania patyną. Pięknie wygląda. Dobra, ty jedziesz. Jestem ciekawa. Okay, so before English comments kicked in, our Polish Babel viewers already decided that we are trying a new thing, and everyone are excited to see me messing up the project. And actually, I'm excited to see me messing up as well. So it's quite thick, and I'm not sure how should I use it. I will first of all, I will use it here underneath to paint the chipboard. And I will prep myself a little bit of. Okay, I don't have clean water, so we will use dirty water. Dobra, słuchajcie, więc tak, już widzę, że ona się ładnie maluje i jest mocno kryjąca. Sobie pomerdałam sobie tą część taga, której nie widać. Nie mam czystej wody, więc użyjemy brudnej wody. Jedziemy. Dobra, nałożę sobie najpierw trochę produktu, ponieważ jest wodny, więc od razu go rozprowadzę wodą i mam ręczniczek, którym sobie go będę wycierać, bo plan jest taki, że ja sobie to rozprowadzę i zetrę nadmiar właśnie ręcznikiem i to postarzenie mi wejdzie tylko w teksturę. Ale jest szansa, że jednak nie, ale nie, dobra, działa. Nie do końca tak, jakbym chciała, i użyłam bardzo dużo koloru tutaj, więc od razu to mi mówi, że na reszcie projektu będę używać mocno rozcieńczonego produktu. Albo być może czysta woda też by pomogła, ale wiecie co, jakoś nie pomyślałam, żeby sobie przygotować czystą wodę na live. Rzadko pamiętam o tym, żeby zmienić wodę w słoiku, więc. Ale wygląda całkiem spoko. Gdzieś miałam psikacz z wodą. Więc może tam jest czysta woda, o ile jest woda. Tak, jest woda. Okej, okay, to stestujemy z psikaczem, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, so I just went ahead. Definitely I should delete the product before I add it to my surface. So now I'm trying to spread it as much as I can with the clean water from sprayer. But it will look super cool. Definitely, it's the product that you have to dilute a little bit when you use it for the subtle effect, or not dilute it at all for more harsh. Might be also the case that I'm using it completely in the wrong way, but I don't mind. I like the effect. It's quite dark, but. Eksperymenty są najlepsze, pamiętaj o tym. Okay, I will show you the comparison. I will do something in that corner that I'm not happy with in the second, but I will show you the effect when it's diluted. So here I went very harsh, and you can see that it's very, very dark. You cannot see the paper, but here when I use the diluted, it's really nice. So I think that I will go with that. Dobra, i
Tam, gdzie użyłam rozcieńczonego produktu, wygląda to o wiele, wiele fajniej, o wiele bardziej delikatny jest ten efekt, bardziej postarzenie niż zamalowanie wszystkiego na brązowo, ale na pewno znajdę jakiś sposób, żeby tutaj wyciągnąć tą teksturę z powrotem, bo wiecie, zawsze można zrobić dry brush, czyli suchy pędzel i na przykład farbę Allegro białą. To zawsze fajnie działa. Okej. Ale fajnie też działa na zasadzie produktu akrylowego wymywanego wodą. Tak jak tutaj na pędzlu, wygląda spoko. Więc teraz już wiem, że sobie spsikam wszystko wodą. Mój atomizerek to po prostu. Trzeba cysternę podłączyć. A, Jesus. A Okej, kto dobra. z nas nigdy za wodą nie biegał, powiedz? W większym projekcie zawsze te atomizerki to jest ciągle za mało. I don't know how to translate David's joke, because I don't know the word. I was complaining that my water sprayer is like not enough spraying for up to my liking, and he make a joke that I should like plug it into To the water. truck with the water, big water Yeah, the tank. trucks that Oh, you use to yes. transport a huge amount, huge volume of the liquid. I don't know how you call that truck, but oh gosh, it just threw me off. Honestly, we often hang out, and he's so witty. He have those comments that just cracks me up all the time. I think that's why we are friends. I have no idea why he's friends with me, but definitely that would be the one of the reasons why I'm friends with Dali. Okay, dobra. I was afraid I am a little bit mean. No, you can't be too mean for me. Come on. It's shadiness. It's not me. It's not being mean, it's just being a shady person, and it's fine. I'm fine with that. Okay, Christiana, you hear that? I am not mean. Yeah. Okay. I was crazy with the patina, then I have it something like that. I think I don't add anymore. Nothing. I will have to leave my project to dry because right now it's soaking wet and everything is moving. Okay, wait, I will pick it up and I will show you the full project, but I will need like half of hour for it to dry. Okay, this way around. So it's, I know this area is very dry, very dark. Oh my God, very dry. Switching between languages makes me even less able to express myself. This area is very, very, very much dark, so I will dry brush it with some product later on. I love the bottom where I used it, like probably you should, dilute it and gently. But I really, really like the way that the project turned. Okay, so that will be mine, and I will distress the bristles as soon as everything will be nice and dry. Then I will work on that. Więc tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o mój projekt, to żałuję tutaj tego narożnika, który jest taki strasznie ciemny, ale wymyślę coś, co można z tym zrobić. Mogę to pociągnąć suchym pędzlem, ale teraz wszystko jest potwornie mokre. Widzieliście, ile razy napsikałam, więc po prostu wszystko jest takie przemoczone i to musi sobie dobrze wyschnąć. Więc jak wyschnie, to albo tutaj podciągnę pędzelkiem na sucho, albo za pomocą tej farby, którą użyłam na początku.
Albo pojadę woskiem, właśnie tym samym, którego Dawid użył, tym złotym, paluchem i żeby podkreślić teksturę i będzie spoko, ale generalnie wydaje mi się, że wygląda spoko i Jest wygląda świetnie. fajnie. No to ja poszedłem w troszkę inną stronę, bo mediowo mam tylko tło. Lubię tworzyć kompozycje z warstw, więc mam tego troszeczkę i gdybym nie przestał, to pewnie poszedłbym dużo wyżej. Więc mam takie nawiązanie troszkę do atelier, czy te wszystkie elementy, tubki, pędzelki, kredki. Dodałem troszkę patyny na brzegach, żeby to przyciemnić, żeby to też fajnie wyglądało, nadać troszkę przestrzenności. I fajnie, bo ta złota pasta po wyschnięciu jest taka niemocno błyszcząca, ta cream paste, a daje fajny efekt takiego błysku na pracy, więc dość fajnie się jej używa. In English, my it's finished, I have the mixed media background, then I made the composition only with the elements from the paper, from the collection atelier. I like the layers, then I have a little bit here, and if I don't stop, then I can build even something taller than here. But you know, sometimes you need to finish. You know, funny thing is that we anchor our compositions in same-ish area. So if we will put our tags next to each other, they will look like the, wait. Okay, I will go here. Yeah. So they will look like one piece. You just need a big brown block in the corner. I w ogóle zobaczcie, to jest absolutnie niezamierzony ruch, ale mniej więcej w tym samym miejscu umieściliśmy te pasy z kompozycji, więc gdybym ja nie miała tego paskudnego brązowego roga, który muszę jakoś poprawić i wydaje mi się, że wyciągnę go po prostu na złoto, to nasze prace razem wyglądałyby jak fragment całości. A dobra, słuchajcie, generalnie to będzie Babel po polsku na Stamperii na dzisiaj. Dzięki, że przyszliście. I tak jak mówiłam, jeżeli jesteście ciekawi produktów Stamperii albo linii Lady Vagabond, dajcie nam znać i chętnie zrobimy coś po polskiemu właśnie w tym temacie. Bo oboje lubimy zarówno Stamperię, jak i Lady Vagabond, a produkty zaczynają pojawiać się w Polsce i pewnie wiele z Was jest ciekawych, więc jeśli jesteście ciekawi, to dajcie znać i chętnie coś wymyślimy. Okay, guys, so I made the bye-bye in Polish and now we will say bye-bye in English. If you don't have enough and you are on YouTube, then check out because some cool stuff will be going on today on YouTube. And I'm pretty sure that Stamperia will be kind of involved in some of the projects. I think that Bella is live today, so definitely Stamperia, definitely Lady V related. So if you don't have enough, and you want to have to hear some cool Lady V stuff in English, check out on YouTube today. We have the whole day full of awesome lives. Thank you for tuning in and see you soon. Thank David, you. It's your turn. And of course, bye-bye. I żegnajcie, i tak jak Olga mówiła, miejmy nadzieję, że jeszcze spotkamy się w języku polskim na Stamperii. Było fajnie, dzięki Dawid i do i zobaczenia ze wszystkimi. Buziaki. Cześć.